Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Witam serdecznie. Państwo tego nie widzą, ale już po rozmowie kontrolowanej ta rozmowa będzie wideo także na naszej stronie i Państwo to zobaczą. Pan poseł dzisiaj tak, koszula w kratę, dżinsy, właściwie tak jakby pan był na urlopie. Tak jakby, dobrze powiedziane, bo trochę jestem, trochę nie, ale myślę, że tutaj bez oficjalności i myślę, że to nie urazi w niczym słuchaczy, tym bardziej w radiu, że jest jeszcze lato. Ta temperatura mnie dzisiaj rano tak zachęciła. Wyszedłem na balkon i ciepło i prognozy fantastycznie, więc nie będę się tutaj... Dobrze, ale co pan robił od wyborów do Parlamentu Europejskiego? Trzeba tak na Facebooka. Zero aktywności. Pańska strona to w ogóle nieaktywna od kilku lat. Przeszedł pan do jakiejś takiej wewnętrznej opozycji? Nie. Trochę refleksji. Takim wielkim zwolennikiem tego był kiedyś wspaniały nasz marszałek Płażyński. Mówił, że za mało jest refleksja, więc porażki uczą, sukcesy rozzuchwalają. Nie była to przyjemna chwila, przegrane nasze wybory. Walka była wspaniała, ale jednak i myślę, że dobry jest moment i czas i okazja, żeby się zastanowić nie tylko nad polityką, ale nad sobą, bo człowiek jednak przez 20 ponad lat, to była moja pierwsza porażka właściwie w życiu politycznym i dlatego postanowiłem się nad tym zastanowić, również nadrobić ogromne zaległości rodzinne, prywatne. Mam 90-letnią mamę, którą zawsze gdzieś rzadko na chwilę tylko odwiedzałem, potrzebuje opieki. Dzieci, co prawda już dorosłe, ale każdy ma swoje życie i problemy, więc tych tematów jest wiele. A jakie wnioski polityczne? Nie odrzuciłem całkiem polityki. Porozumienie trudne, ale myślę, że wartościowe, które zawarliśmy. Że będzie porozumienie PiSu, Solidarnej Polski i Jarosława Gowina? Jarosław Gowin, Ziobro i Jarosław Kaczyński w trójkę. Myślę, że zachowując swoje przekonania, poglądy, to jest wyrazem jakiejś dojrzałości politycznej. To nie jest łatwe. Ale mam nadzieję, że to będzie dotrzymane i że da efekty. Bo różnice w poglądach i to, co nas kiedyś dzieliło, to nie jest, że nagle pach, wszystko jest super pięknie. To nie o to chodzi. W polityce trzeba umieć zawierać kompromisy, nawet jeżeli są bardzo trudne. A są trudne. Tutaj szczególnie zaskoczenie, dość liberalne poglądy i problem ma Jarosław Gowin, który nigdy nie ukrywał elastyczność czasu pracy, wiek emerytalny, to się ma nijak do programu PiS-u, również do Solidarnej Polski. A jednak jest to możliwe, myślę. I to jest wyzwanie, które przed nami stoi. Teraz są wybory samorządowe. A jak w tych wyborach samorządowych Solidarna Polska? Skromnie. My tu nie mamy potęgi. No, mamy takie siły, jak i te notowania, może 4%, ale mamy wartościowych ludzi w niektórych miejscach, na radnych, gdzieniegdzie na wójtów czy na burmistrzów. Tu na Pomorzu, w Mateczniku Platformy, wiadomo, to nie jest łatwe i proste. Tu się niewiele zmieniło. To trochę przysłowie, dopóki gruby schudnie, chudy umrze, tak? Platforma tu będzie kończyć na końcu, ale to nie znaczy, że nie można walczyć. Zbyt ważne wybory. Może to mocne słowa, ale mówię o sytuacji, jaka jest. Więc jestem spokojny i z pewnym optymizmem, takim dojrzałym, wyważonym. Czekam na te wyniki, ale główny front i rozgrywka będzie za rok, bo tajemnicą polskiej władzy wiadomo trzy cyfry, 2, 3, 1, a więc trzeba mieć zaczarowane 231 mandatów w Sejmie, bo tam jest jądro i źródło władzy i wszyscy o tym wiedzą i o tym mówią, do tego się sposobią i to będzie pasjonujące. A jeszcze raz z perspektywy czasu, myśli pan, że to nie był błąd, odejście wasze z Prawa i Sprawiedliwości? Bo chyba Jacek Kurski, pański kolega, taki wniosek wysnuł, ewakuując się z Solidarnej Polski w jakimś sensie. Pani redaktor, nie można żyć przeszłością, ale trzeba o niej pamiętać i wyciągać z niej wnioski. Nie wiem, nie jestem Duchem Świętym, żebym wiedział, czym kto się kierował, jakie miał intencje. Ja swoje decyzje podejmowałem szczerze, uczciwie. Nie ukrywałem tego, co mnie boli, co było przyczyną, powodem mojego odejścia. Ale nie mam powodu, nie jestem głupi ani nieroztropny, żeby tym się obnosić, do tego wracać. Ale myślę, że ocena przeszłości, ocena pewnej polityki. Ja zawsze byłem zwolennikiem bardzo mocnej polityki prospołecznej, prosocjalnej. Cieszę się, bo widzę dzisiaj bardzo wiele zmian. Nie wiem, czy są szczere. No czy pan tylko powinien dzisiaj właściwie klaskać i premierowi, i prezydentowi. Nie będę cmokał ani klaskał, pani redaktor. Czytam na przykład, że prezydent zgłosi projekt ustawy ułatwiającej pracę i wychowanie dzieci. Pani Wójcicka zapowiada. Nie chcę być uszczypliwy ani złośliwy, nawet wobec swoich konkurentów politycznych. Taki nigdy nie byłem i tego się trzymam.
ale wiadomo, że warto nie być pamiętliwym, bo to fatalne, ale pamiętającym tak. Więc ta sama pani Kluzik-Rostkowska miała inne wypowiedzi. Nie, to jest akurat Wójcicka. A Wójcicka. Pani Wójcicka to bardzo ją cenię, to wspaniała postać. Ona jest u prezydenta i to jest jedna z nielicznych wspaniałych postaci, która zawsze była zwolennikiem polityki prospołecznej. Ale pozwalam sobie zauważyć, że dzisiaj mamy krajobraz po bitwie. Dramatyczna jest wypowiedź premiera, obecnego naszego tu bohatera z Pomorza, który obiecał Cameronowi, że będzie wspierał działania zmniejszające pomoc socjalną dla imigrantów. Co to znaczy? No tak donosiły media, premier nie tego donosiły, nie potwierdził. Ale no nie potwierdził, ale panie redaktor, ale wprost wypowiedzi na konferencję odsyłam. A pan mówi, że to był taki handelek? To bardzo zręcznie powiedziane. Ja nie jestem w tych sprawach taki ciosany, żeby nie zauważyć subtelności. Ale wyraził pozytywne zainteresowanie staraniom Wielkiej Brytanii zmierzającym do rewizji systemu zabezpieczeń socjalnych. No, nie blefujmy, mówmy sobie jasno. Chodzi o co? Chodzi o kasę dla imigrantów. Ja nie chcę z tego zrobić och i ach, bo to ale jest wiadomo coś za coś. Musiał na kompromisy iść. Ale tak naprawdę to jest przejaw tego złego. Ale... A czy mówi pan, że Donald Tusk przehandlował Polaków w Londynie? A to pani mnie prowokuje mocnym słowem. Nie, tak nie nazywajmy powiem, bo to byłoby nie fair. Natomiast ja mówię, dzielę się tutaj jasno, czytelnie i mówię otwartym tekstem. To jest niepokojące. Zobaczymy, co pójdzie dalej w ślad za tym, bo na portfelu się rodzina kończy. Z rodziną się na zdjęciach najlepiej wychodzi, a w Unii Europejskiej koniec już wielkich ideałów. Kasa, misiu, wszyscy walczą o pieniądze i nie czarujmy się. Będzie bardzo, jest perspektywa, ostatnia szansa dużych pieniędzy, musimy je mądrze wykorzystać. I w sprawach dotyczących interesu narodowego musimy być jednym głosem. I tu będziemy wspierać każdego. I a Donald pan, Tusk jest naszą nadzieją. A pan właśnie za Donalda Tuska to jakoś kciuki trzyma? Czy liczy pan, że mu się tam noga powinna w tej Europie? Nie, no wie pani, no nie życz, nie ciesz się ciatku czyjegoś, nie życz drugiemu, co takie tobie prawo opozycji niemiłe. Podobno. Może to jest takie łagodne i naiwne, jak ktoś powie, blefuje, picuje. Nie, panie redaktor. Można być zdecydowany i ostry w walce politycznej, a zachować przyzwoitość i nie życzyć źle innym. Walczmy, kto jest lepszy, a nie cały czas przez 20 ponad lat, kto jest gorszy. Każde wybory ucieczka przed nieszczęściem. I te będą podobne, bo tu już Platforma zgrana i to jest... Musimy chyba sobie stawiać bardziej ambitne... Platforma przegra wybory samorządowe? Na pewno straci. W wielu miejscach w kraju to jest sprawa na rozum, tak chłodno, zimno, przesądzone. Na pewno w tych wyborach nie ponowi swoich wyników. Straty są nieuchronne. Pytanie tylko jak wielkie. No, kiedyś mówiliście, że PiS nie potrafi wygrywać wyborów. Niech pan zobaczy. W wyborach uzupełniających do Senatu w dwóch miejscach. To jest tylko PiS-u. Znak i zapowiedź. I myślę, że tutaj cudów nie będzie. Problem polega na tym, że wizerunkowo PiS, a zwłaszcza lider PiS, został tak obrzydzony w mediach, że jest pewną barierą dla niektórych ludzi, ale ludzie już mają trochę dosyć... Trochę się do tego przysłużyliście, prawda, taśmy. Panie pośle? Proszę? Trochę się do tego przysłużyliście. Wy, członkowie Solidarnej Polski. Tak, ale ja miarkowałem słowa. Można się nie zgadzać i krytykować działania czy postępowanie, a zachować szacunek dla człowieka. No, oddzielajmy jednak czyny od sprawcy. Grzechami się brzyć, grzesznikami ujdą. Boże święty, znamy. Dobrze, to chciałam to nie zapytać... jest łatwe, ale naprawdę ja w sumie nie jestem tutaj korekt. Chciałam zapytać o Ewę Kopacz. Za nią pan trzyma też kciuki? Czy nie, tu nie? Jest, uważam, że to nie jest dobre. Życzę Platformie, żeby miała odwagę jednak na premiera wziąć osobę, która będzie trudniejsza dla Donalda Tuska. Życzę, żeby był jeden premier, a nie dwóch. Bo w tej chwili tak będzie wyglądać, że będzie ten jeden tutaj formalny, nominalny, ale ten drugi, prawdziwy, to jest jednak potęga Tuska. To trzeba mu oddać. Tam nie będzie żadnej wielkiej decyzji bez akceptacji przyzwolenia cichego, nawet z jego strony. Nie będzie miał czasu na bieżącą politykę partyjną i państwową, oczywiście, ale tak to wygląda. Ale natomiast to już ćwiczyliśmy. Pamięta pan, jak wygraliście wybory, to nie Jarosław Kaczyński został pierwszym premierem, a Kazimierz Marcinkiewicz. To nie jest jakaś nietypowa sytuacja, prawda? Że ktoś to jest dobry moment, co pani mówi. A wcześniej Krzaklewski. Buzek. A widzi pani, i tym się teraz to trzeba podzielić. A no Platforma taka sama, jak wszyscy. Zerwijmy te szatki, pokażmy prawdziwą twarz Platformy. Widzi pani? O, dobrze, a jak pani nie Kopacz, próbuje to kto? Ją delikatnie, a nie oni Kopacz, też to tak kto? Robili. Schetyna? Proszę? Pan bez Schetynie? Nie. Tutaj jest inny człowiek, aż mnie miło było, kiedy osoba, którą cenię i szanuję, mówię, czasami kontrowersje, budzi pani profesor Staniszkis. To samo nazwisko, które ja podałem na portalu gazeta.pl, bo pytali, a kogo pan by widział? Ja nie jestem doradcą.
pracą Platformy. No niech pan ale, powtórzy. Najmniejsze zło. Ale jednak tam kiedyś padł mi w oko wartościowy człowiek. Nie zawsze się z nim zgadzaliśmy, żeby nazwisko? Był tak, Krzysztof Kwiatkowski. Tak, Krzysztof... prezes NIK-u. Dobrze mówię? Krzysztof Kwiatkowski. Tak jest. Wartościowy, ciekawy i nie będzie z ręki jak Tuskowi. I to jest facet, który teraz jako szef NIK-u, nie wszystkiego ustalenia są na rękę rządowym, to jest pewien znak. Czasami troszeczkę był nadgorliwy, jak w tej Platformie był, jak każdy, który może tym zgrzeszyć, ale to jest ciekawa rzecz. I życzyłbym, żeby był, natomiast tu się zanosi na kontynuację, czyli nic. Dzisiaj o tym mówił przed chwileczką, nie mój fan w końcu, wielki liberał Balcerowicz, ale też powiedział, bo to jest wszystko trochę gry. Życzyłbym też, żeby było więcej autentyczności, również w naszej polityce. Bo tu nikt święty nie jest, natomiast Polska potrzebuje dużych zmian i powinniśmy więcej rozmawiać twardym językiem o tym, co nas różni i nie wypominać, ale to jak pani zaczęła, szkoda, że ten wątek trochę przepadł, bo krótki czas, rozmowa krótka na temat polityki społecznej, socjalnej. Elastyczny urlop. Bo to jest, proszę pani, wielki problem, największy. Największy problem jest tragedia demograficzna. Teraz wszyscy politycy, nawet z tych liberalnych partii zauważyli, sam pan to widzi, zauważyli, że jest, że rodzina jest ważna i że problemy rodziny są ważne. To jest chyba akurat dobry zwrot, nawet tylko jeśli nie jest zbyt redaktor, autentyczny. Tylko pani redaktor, ja tu powiem troszeczkę refleksyjnie właśnie. To dobrze, że oni to mówią, bo tego wymaga polityka, bo jest dramat młodych. Wyjeżdżają zdolni ludzie, niektórzy wyjeżdżają na stałe i zaczyna do tych głów naszych docierać politycznych. Natomiast warto jeszcze inne pytanie postawić, bo my chcemy żyć teraz i tu, żyć, użyć, pożyć. Natomiast co będzie za 20 lat, jak mnie mówiącego te słowa nie będzie? Co się będzie działo z ZUS-em? Jaka będzie wyglądała Polska? Proszę pani, to jest dramat, bo konsekwencje tego załamania demograficznego. Dzisiaj pani Gronkiewicz mówi, że szkoły otwiera, bo mamy wyż. No dobrze, to ale z tego to jest, co weźmy, wiem, że jak, sięgnijmy, jak weźmy prawa komputer, strona sceny politycznej dojdzie do władzy, to obniżycie pani redaktor, my cudów nie możemy obiecać, nikt cudów odpowiedzialny, nie dajmy sobie tego picu wciskać, ktokolwiek to mówi. Ja czy kto inny, bo tutaj jest kalkulator, kalkulator się psuje, ale się nie myli. Natomiast prognozy, i tu pani Wójcicka znakomicie, tak, naprawdę spójrzmy, włos się jeży. Przecież będziemy starym, strasznie biednym. Kto będzie utrzymywał mnie, jeżeli się zatnę? Pan Bóg mi pozwoli do 90 dożyć. Kto będzie, proszę pani, mnie utrzymywał, skoro nie ma pan dzisiaj Pawlak dzieci? Pan kiedyś mówił. Proszę pani, nie, ja nie chcę tutaj biadolić ani epatować. Ale zwracam uwagę, że to jest naprawdę ogromny problem i ta pomoc, którą teraz mamy, karty, dziękuję samorządom, gdańskiemu, innym, karty rodzin wielodzietnych, ale firmy do nich przystępują, 10% upustu. No ale dla rodziny wielodzietnej takie firmy jak Kruk czy Apart z biżuterią, no to jest groteska. Przecież matka, której są brakuje na książki, nie pośle? Pójdzie kupować Rolexa, tak? A pan teraz... Dajcie spokój. A pan teraz na wypowiedzeniu z tego Europarlamentu, czy jak? Do końca roku, tak, mamy zasiłek i to jest... Zasiłek? No, jest to, jak to brzmi? Nie, ale a nie, wysokości ale nie, pewnie no, jest 10 tysięcy euro. Tak, wszyscy o tym wiedzą. Więc natomiast wchodzę w jakieś sprawy dotyczące zmiany aktywności, bo przez rok nie będę siedział w domu. Nie wiem, mam kilka pomysłów, kilka projektów, planów, ale może zajmę się wspólnie z synem działalnością, którą on rozpoczął i młody człowiek po mnie talentu akurat nie ma politycznego, ma po moim ojcu nieżyjącym techniczny talent, ale jak coś potrafi robić, to warto go wesprzeć i mogę mu służyć analizą, doświadczeniem. Powiedział pan przez rok, czyli w wyborach parlamentarnych zamierza pan wystartować. Tak, nie wykluczam tego. Porozumienie mówi o tym, że mam możliwość w tym porozumieniu wystawienia kandydatów w moim przypadku do Senatu. Żałuję, że nie będę wysłany na główny front. Bo tak prawdziwy front rozstrzygający, linia przełamania, to będą wybory do Sejmu. Ale Boże Święty, na ołtarzu porozumienia swoje ambicyjki out. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu i za rozmowę. Do zobaczenia. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.